A oto kolejny odcinek Zagrajmy World of Warcraft. Ekwipunek wypełniony, tutaj tylko taki slocik się jeden wolny ostał jeszcze po poprzednich bandażach. Dzisiaj będziemy już przypisywać ten nowy rodzaj bandaży z Runcloudów. A żeby sobie zrobić więcej miejsca na jakieś unboxingi, to ja tutaj jestem przy banku, właściwie to w banku już, i sobie od razu podmienimy torby, bo tutaj zauważcie, wpadły dwa kolejne, takie 14-slotowe, tu już jedna 14-slotowa jest, tu jest 10-slotowa, czyli zamiast tych dwóch zielonych możemy na pewno zrobić podmiankę. I tutaj tak jest, tu będzie więcej miejsca, tylko pytanie, czy ja bym chciał coś jeszcze do banku przerzucić? Chyba tak. To jest niby jakiś przedmiot questowy, gdzieś tam po drodze wpadł, jak sobie ostatnio, czy tam przedostatnio nagrywałem odcinek, więc możemy to zostawić na przyszłość. Te przedmioty też niby jakieś do pewnego questa są, to sobie zostawię. Bandażyki, nowe bandażyki. Czyli muszę tutaj je sobie przypisać, jak zajdzie potrzeba. 1360 zdrowia możemy sobie odnowić w przeciągu 8 sekund, także jest spoko. Wpadła taka nowa miksturka, też jest spoko, też ja sobie ją tutaj przypiszę, jakby zaszła potrzeba, to ją wykorzystam, ale jeszcze pod ręką będę miał te mikstury poprzednie, no bo tych nowych za dużo nie mam. No wpadła jedna. Dobra. Czyli to będę sprzedawał, bo mi się to nie przyda. To za chwilkę to zostawiamy. Udało mi się zdobyć jeden z przepisów, które to nie zawsze się mogły pojawić u NPC-ów, których to szukałem pod koniec poprzedniego odcinka, ale na żaden przepis nie natrafiłem. Tam sprawdzałem trzech NPC-ów, tylko dwóch pozostałych, to tam nawet natrafiłem na jeden przepis, ale się okazało, że to był jakiś chyba do tego Tribala Letterworking, a drugi to na niego nie trafiłem, ale sprawdziłem w necie, że też bym nie mógł z niego korzystać, bo to też nie był pod moją podprofesję letterworkingu, że tak powiem, ale wpadło coś takiego i ja bym się tego od razu nauczył i zobaczymy, czy mogę się na tym podekspić, dobra? Jeżeli chodzi o letterworking, czyli tego się uczymy. I jeżeli bym sobie tutaj zobaczył, no to jest to, tak? No to można kupić na pewno u kupców, to też można kupić, tego mam dużo. 280, brakuje 20 punktów do letterworkingu. Dobra, zaraz pokombinujemy. Sam ten przedmiot to chyba... no nie jest taki zły, co? Nawet, ale jednak te krytyki... Tylko, że to letter jest, a ja chcę mieć pancerzyk, no. No, ale będziemy to robić. Zobaczymy, jak mi się mocno uda podekspić. Czy można do 300 wbić na tych rękawicach. To za chwilę. Poza tym myślę, aha, no to takie lepsze do odnawiania many, te w zupełności wystarczają, ale mogę właściwie sobie przypisać, jakby trzeba było jakieś szybkie odnowienie zrobić, nie takie z plecaka, tylko żebym tu musiał klikać coś, no to będzie. Takie coś mi wpadło, takie jakiś element do połączenia, do jakiegoś questa też, coś takiego, nie wiem za bardzo. No, chyba jakiś trinket można z tego questa stworzyć, jakby się coś tutaj połączyło. Coś mi tam Golin pisał, jakieś screeny chyba wklejał, jak mu to pokazałem, ale na razie nic z tym nie jestem w stanie zrobić, niech to sobie tutaj będzie. W ogóle wypadł pierwszy zwój, taki wzmacniający czwartego tiru, bo do tej pory zbierałem takie trzeciego tiru. Tu jeden, drugi, trzeci, czwarty, trzeba je wykorzystywać, on to wpadł taki jeszcze lepszy. No i Runclouty sobie dofarmiłem. Dofarmiłem na tych lokacjach, gdzie poprzednio tam w Feludzie robiliśmy zadanka. Poszedłem sobie na te lokacje, gdzie byli ci kultyści, adepci. Pamiętajcie, tam były takie te postacie, tam questy robiliśmy. Było tam jedna z tych studzienek, z której musiałem wodę zaczerpnąć. To tam sobie chodziłem właśnie i farmiłem te Runclouty i zobaczymy, czy na tych Runcloutach uda się za chwilę, nawet mogę od razu to zrobić, czy uda się tego First Aida wbić. No powinno się udać wbić do 300, nie? Weźmy na początek może tak... No weźmy z 10. Z 10 zróbmy. No 11 mogłem, tak żeby mieć stack tych bandaży, no ale zobaczymy w ogóle, jak te gajny będą szły. No jest jeden gajnik. No jakoś tak...
chętnie nie idą, no ale to już na zielono jest, więc nie ma łatwo. Ale myślę, że mamy szansę podciągnąć tutaj do 300. No jeszcze dużo tych bandaży na siwo się nie zmieniło, więc gajny mogą wpadać co jakiś czas. Więc trzeba by to już dobić. I przypominam, że jakbyśmy mieli 60 tych runcloutów, to też można te dotacje, te donate robić w różnych ważnych osadach. Dobra, to w takim razie jeszcze sobie trochę zrobimy. Tak nie chcę też wszystkiego przerabiać, bo jednak trzeba na te donate zbierać. No ale może trzeba będzie. Nie, jeszcze tylko 3 gajdy. Nie robimy cięcia. Do 300 wbijamy na wizji. Nie ma żartów. Jeszcze tylko 2 punkciki. Czy to się uda? 1 punkcik. Jest! Mamy to. Mamy to. No i dobra. No i dobra, to te runklouty sobie też zostawię w banku. To już trzeba będzie gromadzić do tych donacji tam. Także już się tutaj miejsce robi na unboxing. Fajnie. Ten zwój zostawiamy. No to by trzeba było sprzedać. Od razu podejdę do jakiegoś kupca, bo i tak będziemy większość przedmiotów z tego unboxingu sprzedawać, nie? Tak jak zawsze, pewnie będzie dużo tych materiałów dla Taylora. Tutaj sobie posprzedajemy. Niestety tych worków nie mogę w kostce Horadrimów połączyć w jakieś lepsze worki, także sprzedajemy ostro. To zostaje, to też. No i myślę, że możemy sobie unboxing robić. Fishing, jakby kogoś interesował. W tej chwili mam 292 punkciki na 300. No jeszcze tylko 8 punktów brakuje. Już mogłem właściwie dobić, ale widzieliście, miałem ten ekwipunek zapełniony tutaj, bank zapełniony. Już mówię, dobra, starczy, trzeba zrobić unboxing na wizji. Sobie później to podobijam. No, i ten letterworking zobaczymy zaraz, ale najpierw otwieramy skrzyneczki. Tak. O, i od razu jakiś zielony przedmiot. Chyba plejtowy, co? Tak to wygląda. Nie, cloutowy. No kurde, to wygląda jak plejty, no ale okej. Niech będzie bonus do Arcane spell Damage, tak? Będzie na sprzedaż. Zobaczymy dalej. Jest jakiś mieczyk, albo sztylecik. Wygląda na jednoręczny. 21 do siły w ogóle. Dwuręczny to jest, okej. No w mieczach to mój Tauren się nie umie posługiwać. Znowu jakiś przedmiot taki, no dobra. Plate tym razem. Siła, stamina. Potrzebujemy fajnych maili. No deszcz się u mnie rozpadał. To wszystko na sprzedaż, ale to już wiemy, że te bele z tych run cloutów to naprawdę dużo potrafią kosztować. Oho, jakaś lacha, czy co to jest? Tak, to jest staw, no ale to mamy super topór, także to będzie na sprzedaż. Dużo many jak zawsze, dużo przedmiotów dla Taylora, miksturki też się pojawiają i są jakieś rękawice, no Gothic Plate, no to pewnie plate, nie? Siła, stamina. No niestety, plate dla jakichś wojowników, paladynów, takie rzeczy, nie? Nie wiem dla kogo tam jeszcze, może jeszcze dla kogoś być plate? Dla wojowników, dla paladynów, dla kogo by jeszcze? Łowcy to chyba nie, co? Nie no, łowcy to raczej w jakichś lżejszych, oho! A to co mamy? Mamy letter, intelekt, stamina. Podobne nakrycie głowy, jakie ja mam, nie? Jedyny slot, gdzie nie mam maila. No ale u mnie chyba jakieś agility mamy na głowie, jeżeli dobrze pamiętam. Co tutaj jeszcze? Tak, takie podkaskę, podzarabianie. Rubin do zostawienia w banku. Więcej mikstur. No, tej kasy trochę znowu wpadnie. Pomijając, że już wpadło. Tutaj 538 zł, prawie 539, cytryn też do zostawienia w banku. Ja ogólnie zbieram kamienie szlachetne, zostanę złotnikiem może w przyszłości. Tauren przejdzie na emeryturkę, będzie sobie siedział w jakimś zakładzie i robił pierścionki. Co to jest? Letter, agility, stamina. No właśnie, tutaj agility mamy. A nie, to jest waist, to jest ten. Myślałem, że to obręcz na głowę. To jest pasek taki, tak niby? Agility, staminę, mamy maila, to sobie zostawiamy na sprzedaż. Co tu jeszcze? Jakiś silver, z czym do ludzi? Oho, budki leterowe. No co z tymi leterami? Ale fajne, nawet agility, stamina, tylko że słabe staty. Nie, tutaj prawym, cyk. No i jeszcze jeden
plecaczek, znaczy taka torba podręczna. No, to pewnie jakieś dla maga, co? Cloud, Spirit Stamina. Słabo to wygląda też. Dajcie coś dla mojego szamana fajnego. Jakiś pierścionek albo naszyjnik by mogli zarzucić, taki wiecie, pod moje staty. Rękawiczki, tak? No Cloud, Fire Spell Damage. No, takie rzeczy. Tick Letter. Więcej many, więcej Cloudów, Letterów. No, czy nas pozytywnie zaskoczą czymś w tych ostatnich skrzynkach? Nie zapowiada się na razie. I uwaga, uwaga. O, jakieś buty, ale... No dobra. No, plejtowe. Plejtowe, niestety. Dobra. No to sprzedajemy, sprzedajemy. Plejtowe. 70 srebra. Jakaś mana, tak? Dobra, te manę też sprzedajemy. Tutaj jedna złota moneta, 25 srebra. Tutaj 84. Tutaj 43 srebra. To sprzedajemy. Złota moneta. Dobra, te miksturki już też sprzedaję tutaj, ale sobie jeden stack zostawię, jeszcze mamy w banku, także luzik. Tutaj dwie złote monety, 79 srebra, dużo. Tu złota moneta, tutaj nie złota moneta, tu złota moneta i 80 srebrnych, ładnie. Aha, tu jeszcze mamy przecież to na sprzedaż, 551 złota. To zostawimy w banku. Aha, no tu jeszcze przecież mamy przedmioty. Mana to jedna złota moneta, 66 srebra. Tutaj, tutaj, tutaj. No w banku nie mam miejsca, ale zaraz będziemy skórki wykorzystywać, nie? Żeby ten letterworking pchnąć. Więc i tak będę musiał... Więc i tak będę musiał sobie tutaj jeszcze miejsce porobić. Dobra. Czyli tak, potrzebujemy tych barwników, potrzebujemy tych run. O, dobra, zrobimy tak. Zajdę do banku. I potrzeba dokładnie tych. Wezmę sobie dużo tego i zajdę do jakiegoś letterworkera tutaj, do kupca. I będziemy tam kupować te barwniki, te runy. Tylko wezmę sobie zapasy. No później i tak jeszcze do banku wsajdę, także mogę wziąć tego bardzo dużo, nawet wszystko wezmę. No gdzieś tam jeszcze w torbach może mam, ale to nieważne. I podejdę do odpowiedniego NPC-a. W ogóle ktoś mi zwiększył intelekt o 2. Jakiś chyba początkujący gracz, co? Tam się szło, nie? Do tego Kodohide, coś tam. No właśnie, tutaj możemy te runy... Tredy kupować, czarne barwniki, to na pewno te runy były, żebym tutaj nie kupił jakiś, tak, no to jest to. No i zobaczymy, jakby te gajny szły i za ile w ogóle takie rękawiczki wytworzone będę mógł sprzedawać. Kupmy sobie, no dobra, kupię sobie z 5, tutaj też kupię z 5. Create all, ja mam nadzieję, że to się nie będzie za wolno robić. O Jesus, no dobra. No, 4 parę rękawic zrobiłem i wpadły 4 gajny. Zobaczymy, czy wpadnie 5 w tym momencie. 5 gajn wpadł. Dobra, no to i się tutaj na zielono nie zrobiło. Także wygląda to nieźle. Dobra, to jedziemy na maksa. Kupuję w takim razie 15 barwników. Nawet jakby się miało na zielono to zmienić. A czemu nie mogę? No zaraz, coś mi tutaj nie... A, bo 10 wchodzi maksymalnie na stack. No dobra. W takim razie 10 plus 5 sobie zakupimy, a runek mogę wziąć 15 od razu? Mogę wziąć 15 runek, no to... Runy są drogie akurat, no ale podejrzewam, że te rękawice będziemy też drogo sprzedawać. No i robimy na maksa w takim razie, zobaczymy, znaczy no 300 raczej nie wbije, gdzieś tam te gajny będą uciekać pewnie, ale na razie niech będzie ta 15, później sprzedamy rękawice i będziemy kombinować dalej. Przy 290 zrobiło się na zielono, także już będzie ciężko, ale myślę, że robimy dalej śmiało. No już te gajny coraz częściej gdzieś tracę, ale zużyjemy sobie te skórki, te, które mam w plecaku, ile wyjdzie, tyle wyjdzie. Jeszcze jak dorobię te 6 par rękawic, zobaczymy, za ile w ogóle mogę to sprzedawać. 293 gajny. No nie jest źle. Brakuje 7. Zobaczmy takie rękawiczki.
Ha, no, no dobra, no 68 srebra, prawie 69. Sprzedajemy to wszystko. Także powinno być spoko. Dobra. I weźmy sobie jeszcze, ja wiem, z 10 tych run może na początek, znaczy na początek, no w ramach kontynuacji jakby, tak? I zróbmy jeszcze 10 par rękawic, zobaczymy jak to będzie z tymi gainami. 297. No nie jest tak źle. Dokupmy jeszcze 6 sztuk, co? Może, chociaż no mała szansa. Znaczy wiecie, mam bardzo dużo tych tick letterów. Mógłbym z nich zrobić te raget lettery, ale chyba nie ma. Nie ma co się tak napalać. Najwyżej sobie później to jeszcze dorobię. Czyli tak, kupiłem 6 sztuk, tak, tych barwników, jeszcze 6 sztuk tych run. No i zobaczymy, jak to teraz wyjdzie. No nie chcę drgnąć. 297... 297, dobra, zostawiamy to póki co na 297, ten letterworking, ja sobie jeszcze posprzedaję te rękawiczki. Tak jest, czyli skończyliśmy z kasą 561 golda. I teraz tak, trzeba będzie podejść do banku, ale zanim podejdziemy do banku, to jeszcze sobie tutaj wezmę questa, go namierzyłem. Tak, tego questa sobie weźmiemy, tutaj blisko. Tu w Orgrimmarze mogę też jeździć na Kodo, ale tak jakoś w tego wilczka mi się szybko zmienia, fajnie. Ale jak zaraz do banku będę biegł, no to już raczej na Kodo. I teraz tak, gdzie tu jest ten gościu od questa? A, czy ja w ogóle mogę tego questa wsiąść? Gdzieś tu? Nie, pewnie gdzieś na górze siedzi. Zobaczymy, czy ktoś tu jest. O, to nawet nie wiedziałem, że tu jest taka budowla. Prowadząca tak wysoko, tak, tutaj siedzi. Tutaj siedzi, to jest jakiś troll. No dobra, bierzemy tego questa. Jak tak sobie o tym myślę, może jest coś, co mógłbyś zrobić dla dłoni. Tak, jest Ribbon, z pewnością mógłby skorzystać z twojej pomocy. W kraterze Ungoro mieszkają jaszczury ze zabójczymi szponami. Czasem niektóre z nich mają białe szpony zamiast czarnych niczym śmierć. Dłoń ma klientów, którym podoba się wykonana z nich broń. Przynieś mi dużo białych szponów, a sporo ci za nie zapłacę. Uwiń się z tym szybko, a może pomogę ci w inny sposób. No dobra, czyli to byśmy wzięli sobie na pewno. No już widzicie zapowieść nowej lokacji, Ungoro Krater. No trzeba będzie uważać na elitarne, jakieś takie duże gady. Coś na kształt dinozaurów. Dobra, to ja sobie podejdę do banku zgodnie z planem. Zostawimy, co tam mam zostawić i jeszcze podjedziemy sobie, właściwie podlecimy sobie do Ratchet za chwilę. No tak, zostawiamy to. Kamienie szlachetne to miałem... Tutaj miałem kamienie szlachetne. Tak, tak. A jeżeli chodzi o inne przedmioty, to niech one sobie tutaj będą... Aha, jeszcze mamy te questowe różne rzeczy. Czy ja bym chciał coś szczególnego wziąć? Sobie intelekt, spirit jakiś tutaj, bonus do siły, ja wiem. No to właściwie tak, bonus do siły mógłbym wziąć. Bonus do staminy może też się przydać. Agility się przyda. Spirit i intelekt to bardziej pod jakieś farmienie. Intelekt zwiększa szanse na gainy, czyli to takie bojowe gainy. Tam bonus do defensywy albo do toporów dwuręcznych, to między innymi właśnie z intelektu. No a spirit wiadomo, szybsza regeneracja, to sobie zostawię pod jakieś farmienie właśnie. Nawet tutaj na widoku sobie dam. O! I takie lepsze ragged hide, czy jak to się tam zwie, wypadają. To są takie przedmioty potrzebne do tych cured ragged hide'ów. Tak jak robiliśmy na przykład, pamiętacie? Tutaj te tick hide'y się przetwarzało z solą, tak? Wcześniej były na przykład tutaj z solą jakieś medium hide'y i tak dalej, i tak dalej. To jest na podobnej zasadzie. Też z jakąś solą, ale podejrzewam, że tego się nie kupi u NPC-a, tylko trzeba będzie skądś pewnie wydropić.
No ale na razie nie potrzebuję tego składnika do wytwarzania czegokolwiek, co by mi się przydało. Pewnie trzeba zdobyć jakiś fajny przepis. Dobra, tak jak powiedziałem, lecę do Ratchet. Tutaj mapka Ungoro Krater i już się pokazują pierwsze woreczki. Będziemy szukać tych szponów białych. Rawazaurusów jakichś takich istot gadopodobnych właśnie. Po drodze sobie weźmiemy też inne questy. Chyba tu się jakoś będzie wchodzić, bo to będziemy wchodzić od strony tutaj od tej lokacji Tanaris, czyli trzeba się będzie też tutaj przenieść. To wszystko się odbywa na tym samym kontynencie dzisiaj. Tak, i tu się jakoś przyciśniemy. Weźmiemy sobie po drodze questy i trzeba będzie dotrzeć tutaj na północ. Będziemy mieli latajkę i też jakieś inne questy. Ten quest to, jak sprawdzałem, byśmy do niego potrzebowali jakiegoś elementu wytwarzanego przez inżyniera, także to trzeba będzie na pewno pominąć. Też sprawdziłem, ten element może wydropić, ale to z jakichś elitarnych istot i to z dosyć niewielką szansą, więc no nie ma sensu raczej. Ale te inne wszystkie questy pewnie sobie pozbieram. No i bardzo trzeba będzie uważać na elitarne dinozaury. No trochę ich się tu kręci. Na pewno południowo-zachodnia część. Tutaj się kręcą różne elity, nie tylko dinozaury, takie w stylu tych tyranozaurusów, że tak powiem, tylko bardziej takie, no, przypominające wcześniejsze bazyliszki, tylko że dużo większe rozmiarami, to tutaj takie elity się kręcą, a jeżeli chodzi o takie tyranozauro podobne, no to one się kręcą praktycznie po całej tej lokacji, chyba trzy rodzaje są. Chyba trzy rodzaje, trzy elity chodzą, plus jeszcze taki rzadki, elitarny dinozaur się może pojawić gdzieś chyba w północno-zachodniej części tego Ungoro. Poza tym jeszcze wokół centrum może chodzić elitarny taki baron jakiś, coś takiego przypomina żywiołaka, takiego zielonego, jakiegoś kwasowego, nie jestem pewien. W ogóle, on się niby rzadko pojawia, no ale to coś na zasadzie takiej, że jak już się raz pojawi, no to jeżeli żaden gracz go nie zabije, albo grupa graczy, no to wtedy się tu kręci, on sam z siebie nie zniknie. Dobra, i poza tym tutaj w Ratchet też chciałbym wziąć questa takiego pod Ungoro właśnie. Tutaj jest jedyny wykrzyknik taki widoczny, na żółto. Musiałbym sobie przestawić tutaj w opcjach, żeby mi pokazywało wszystkie questy, czyli takie wyszarzone wykrzykniki też. To wtedy moglibyśmy podejrzeć, ile tak naprawdę tutaj questów jeszcze nie zostało porobionych. A pewnie sporo ich było. Dobra, ale interesuje mnie to. Jakaś wulkaniczna aktywność, coś takiego, tak? Jako praktykantka u Marvon Rift Seeker nauczyłam się wiele. A skoro nie ma go już od dłuższego czasu, myślę, co by popracować nad własnymi eksperymentami. Ostatnio czytałam o Ungoro Krater i o dziwnej aktywności wulkanicznej w środku krateru. Sądzę, że wiele można by się dowiedzieć, gdybym tylko dostała kilka próbek popiołu z tamtejszych żywiołaków. Czy zechciałbyś zebrać kilka, skoro udajesz się w tamtym kierunku? A skąd ona wie, że ja się tam udaję? Dobra, bierzemy to. No i lecimy do... no do Tanaris. No skoro z Tanaris się przedostaniemy właśnie na nową lokację, no to trzeba tam podlecieć. No, będzie się działo. No to może być stresujący odcinek, jak tam... będę często te elitarne dinozaury spotykał. One się dosyć szybko przemieszczają, z tego co wiem. To nie jest na zasadzie na przykład tego smoka, którego mieliśmy ostatnio... jak się nazywały te lokacje tam? No, tego smoka tutaj, w tych wschodnich królestwach. Gdzie to ja byłem? Nie, to nie było to. Gdzie ja na te smoki polowałem? Tutaj mieliśmy, nie, tutaj to były... Tutaj to się tylko blisko trzymałem, nie? O, tutaj. Nawet mam jeszcze jakiegoś questa na 57 levelu sugerowanym, takiego niezrobionego. Tutaj w Blasted Lands. Tylko ten smok typu boss, on sobie bardzo wolno latał, a te dinozaury to tam się przemieszczają dosyć szybko. Takie wielkie gadziny to są. No ale zobaczymy, będę się rozglądał, postaram się na żadnego nie wpakować.
jak się na jakiegoś wpakuję, to w panice wcisnę wszystkie klawisze na klawiaturze naraz, zwieszę gierkę i tak się zakończy przygoda Taurena, nie? No tak, wchodzimy na nowe obszary za chwilę. Tutaj jest wyjście z Tanaris i wejście do Ungoro Krater. Znaczy chyba gdzieś tutaj chodzą jakieś hieny 47 poziomu. Rodzaje bazyliszków też. Jakoś gdzieś tu chyba się przechodzi. Tędy? Oho, już widać obszary zalesione. Tak, jakoś tędy będziemy. Tak? Nie, to jakoś dołem tam. Tędy się idzie. Dobra, widzę. Widzę. Tutaj dołem trzeba zejść. Tutaj będziemy wchodzić do Ungoro Krater. Prosto do jakiegoś zleceniodawcy. Weźmiemy jeszcze więcej questów. Tak, no to już są takie wysokie lasy. No i tu będą chodzić różnego rodzaju gady wielkie. Nie prehistoryczne, ale zawsze. No dobra, Ungoro Krater. I teraz tak, no tu jest na razie droga. Najprawdopodobniej zaprowadzi mnie do tego NPC-a, który nas tutaj przywita w Ungoro Krater. No na starcie chyba żadna elita mi tu nie wyskoczy, więc powinno być bezpiecznie. Woreczki już widać na tej minimapce, można by tutaj sobie pewnie zapolować na coś, ale jeszcze nie, pozbierajmy te questy. Gdzieś tu ktoś powinien być. Aha, są jakieś kryształy. Będziemy pewnie zbierać. No dobra. No są drzewa. Są różne takie może nieduże wzniesienia, ale jednak jest takiego swego rodzaju mgła. To nie są takie otwarte przestrzenie, gdzie wszystko widać jak na dłoni. Jakiś elitarny dinozaur gdzieś zza drzewa, zza jakiejś skałki może wyjść w każdej chwili. Trzeba się mieć na baczności. Tutaj jest jakiś gościu. No dobra, zobaczmy te jego questy. W tym kraterze żyje wiele dziwnych stworzeń. Wydają się być szlachetniejszymi odmianami bestii zamieszkujących moje rodzime okolice i inne miejsca. Nie potrafię tego wyjaśnić, ale to miejsce emanuje mocą Matki Ziemi. Oddaję jej hołd za każdym razem, gdy tropię jedno z jej pięknych stworzeń po nietce krateru. Jeżeli ty też pragniesz poczuć oświecenie towarzyszące temu działaniu, udaj się na północ. Tam znajdziesz wielkie małpy stanowiące sprawdzian dla siły każdego śmiertelnika. Przynieś mi ich skóry, okaż swoją siłę. Dobra, to bierzemy. Dalej tutaj jeszcze coś mamy. Kiedyś, dość dawno temu, mój brat wyciął kawałek mięsa z ofiary Lar Corviego. Nie wiedział, że bestia obserwuje go z lasu. Podążała za moim bratem całymi dniami, zabijając wszystko, czego ten dotknął. W końcu przerażony brat postanowił opuścić krater i o niej zapomnieć. Lar Corvi zabił go niedaleko stąd. Jeżeli chcesz sprowokować Lar Corviego, znajdź jego ostatnią ofiarę i wytnij z niej trochę mięsa. Potem wróć do mnie. Będziemy jakąś przynętę robić. Znajdź truchło najnowszej ofiary Lar Corviego i zabierz z niego piece of coś tam. No dobra. Czyli już tutaj jakieś zadanka się szykują. Tutaj będziemy mieli ten punkt. Tu jeszcze coś jest po drodze. Też możemy to sobie zagarnąć, ale ostrożnie. No, tutaj się będę lekko stresował pewnie na tych lokacjach. Ale to nic. No, dobra, na pewno trzeba jakieś kiełbaski z pająków odpalić, nie? Kiełbaski z pająków, jakiś zwój może... O, odpalę zwój też do... tak, tutaj się załączył bonus do nie do intelektu, tylko do staminy. Mamy 200. Zobaczymy, czy zwój się kumuluje z tym bonusem do staminy, z jedzenia. Czy po prostu zadziała to, co ma większą wartość, tak z ciekawości. Nie agility. Aha, ja tej siły. O, to znaczy nie zwój, tylko chodzi mi o te takie bonusy właśnie typu stamina. Zobaczymy, czy dojdzie 25.
po prostu do 225, dobra? Doszło, dobra, czyli kumuluje się z żarełkiem. Ale nie możemy kilku naraz takich używać. O co tu idzie? Elita. Ale neutralny. Póki go nie zaatakujemy. Jakiś taki tutaj guardian kamienny sobie przemierza te lokacje. Jesus. Strach normalnie się zagłębiać w tą Ungoron. Na pewno mnie nie zaatakuje, nie? Kurczę, no chyba nie, no nie powinien. Ja nic do niego nie mam. Dobra, pójdziemy sobie w kierunku tego wykrzyknika. Weźmiemy kolejnego questa. Ja to bym chętnie poszedł tam od razu maksymalnie na północ. Jeszcze te questy wziął, zaznaczył sobie latajkę. Dobra, tu są jakieś takie mniejsze dinozaury, takie questowe właśnie. Zobaczymy, jak to z nimi jest. Taki 48 poziom, nic strasznego, ale trzeba się cały czas rozglądać. No tam mgła tu jest taka. Aha, a co to? Jakieś krwawienia, tak? Fajnie by było znać trasy tych elitarnych dinozaurów, ale to nie znam takich rzeczy. No, ciekawe, jaka szansa tutaj na te białe szpony. Przy okazji będę sobie skurował, oczywiście. Kryształków na razie nie zbieramy, nie mamy z nimi questa, to do tego jest jakiś osobny questior. Idę w kierunku tego wykrzyknika po prostu. Rozglądając się uważnie po drodze, namierzając kursorem różne istoty na horyzoncie i po drodze będę sobie zabijał te. Całe te. No, ciekawe. Nawet dużo ich tutaj jest. Okej. Taki dinozaur, który jest blisko, ma taką samą wielkość pewnie jak ten wielki elitarny, który gdzieś tam daleko by się pojawił. Znaczy, tak mi się wydaje. I czasem można po prostu myśleć, że jakiś mały jest, a już tam gdzieś ten duży będzie zmierzał pewnie. No ale dobra. W kierunku wykrzyknika miałem iść, to tędy. No, na razie żaden ten biały szpon nie poleciał. Pyk. No, fajnie to wygląda w tym Ungorokrater. I to jest właśnie tak, jak kiedyś wam opowiadałem. W naszym świecie uderzyła skała z kosmosu, jakiś tam meteoryt, czy kometa, czy co to tam było, spowodowała zagładę dinozaurów, a w tym świecie uderzyło coś, zdobiło krater i przyniosło właśnie nowe życie w postaci takich dinozaurów. Takie przeciwieństwo. Jak to wygląda. Chyba Hunter to może nawet oswajać te zwierzaki, nie? Takie duże, czy nie? Czy tych dużych to nie może? Oho, coś tam wziąłem, ale to nie było to. Jakąś czaszkę podniosłem, jakieś prochy. Dobra, będziemy się co jakiś czas tutaj pewnie leczyć. Mamy dużo bandaży. Będę się przesadnie rozglądał, musicie mi wybaczyć, ale ja tak mam. Dobra, gdzieś tutaj jest też questior. Coś może być w tej wodzie? Może w wodzie. No, a tam coś jest? Tak trzeba sprawdzać, czy to nie jakieś wielkie idzie. No, ale nie. Znaczy jest wielkie, ale nie takie wielkie jak to elitarne. A, tutaj, dobra. Zniszczona tratwa spoczywa wzdłuż linii brzegowej. Biorąc pod uwagę, że jest to tylko niewielki staw, nie jest jasne, jak dostała się tutaj, chociaż patrząc na drzewa można się wnioskować, że poziom wody nie może być stały. Może trochę poszukiwań w tym obszarze mogłoby odsłonić więcej wskazówek. Mamy jakiś znak zapytania. Gdzieś tutaj w wodzie coś. Chyba. Jest coś. Znaczy, coś widziałem przed chwilą, ale znikło. Dobra, jeszcze raz. Dinozaury. A tutaj. Nasiąknięta wodą tratwa spoczywa na dnie stawu. Jaka tratwa? What the fuck? Dobra.
No nie, no tak pod wodą czytać questy? Dobra, wy sobie przeczytajcie questa, ja tutaj klikam. Nie będę siedział pod wodą, tracił oddechu. Więc mamy na pewno kuściora. Są różne kolory tych kryształów. To właśnie będziemy zbierać. Ale to w przyszłości. Jeżeli mnie nie dorwie jakiś elitarny dinozaur z nienacka. Dobra. No mógłbym sobie tutaj zajść. Gdzie jest ten trybik, tak? To powinna tam być ta ostatnia ofiara tej bestii, której szukamy. Dobra, zapoluję sobie po drodze na jakiegoś, może wypadnie ten biały szpon. Trzeba też to zdobywać. Tam jakiś wystaje zza skały sobie. Dobra, Rockbitera, musimy mieć odpalonego. Wszystko dobrze. Tu jest ten bonus do staminy. Zdrowie 3432. Odpalamy shielda. Tak jest. Jakieś pióro z niego wypadło. No, nie chcą szpony lecieć. Nie szkodzi. Załatwimy sobie tego jeszcze. Ale chodzą w sporych odległościach od siebie. Przynajmniej te, z którymi mieliśmy do tej pory do czynienia. Tam się jakieś skumulowały. We dwójkę. No, dawać mi szpon. Jest szpon, pierwszy z 8. Dobre. Niech będzie chociaż jeden. Już jakoś... Przynajmniej wiadomo, że lecą, nie? Dobra, tam są jakieś dwa. Ten jest taki zwykły. Ten zwykły, ten zwykły. Ten zwykły. Dużo ich. Jakby było mniej, to by łatwiej było to sprawdzać. Dobra, klepiemy tego. I wypatrujemy wielkich przeciwników na horyzoncie. Znaczy w sumie to nie jestem pewien, czy tam mgła Wungoro to zawsze jest. Może akurat tak trafiłem, no bo wiecie, pogoda w WoWie to jak najbardziej się zmienia na lokacjach. Może nie na wszystkich, bo takie Barrens to chyba zawsze wygląda podobnie. Jakieś mięsko zlutowałem. Pewnie można gotować, jak mamy odpowiedni przepis. Ale nie, no taki elitarny to chyba też inny kolorek będzie miał, nie jestem pewien. No tak jak mówiłem, jest ich kilka rodzajów, tych elitarnych. Znaczy są na pewno trzy rodzaje. Pytanie, ile tych elitarnych z każdego rodzaju chodzi po tym kraterze, bo to też nie musi być tak, że tylko jeden. Ale to jest pierwsza taka lokacja, wyżej poziomowana, gdzie tych elit jest dużo, nie? W różnych miejscach, także... Dużo trzeba uważać. I dużo tutaj chodzi tych dinozaurów. Nie mogę w to kliknąć. Dobra, zabijmy sobie jakiegoś. Pewnie trzeba bliżej podejść jakoś. Te są zwykłe. Ten jest zwykły, ten padł. Może zostawi... Jest! Mamy drugi szpon! Dobrze. Dobrze, dobrze. O, tutaj mogę kliknąć. Dobra, to już coś tutaj wezmę. Wziąłem. Wziąłem. Pytanie, czy wracamy się do tego NPC-a od razu. Dobra, załatwię sobie tego, bo tutaj jest blisko. Czy wracamy się do tego NPC-a, bo on chciał, żebyśmy się tutaj z tym mięskiem wrócili do niego, nie? Nie ma szpona. No, mogę się wrócić, no póki jesteśmy tutaj blisko właściwie do niego. Sobie tutaj pójdę pod drzewem. O, po drodze załatwimy tego gościa. Gadzinowatego. Nie robimy cięć dzisiaj w kraterze. Nie no, może jakieś cięcia zrobię, ale na razie jestem taki przesadnie czujny. I obym był cały czas przesadnie czujny, bo jak się poczuję zbyt pewnie, to się może źle skończyć. Jest szpon, 3 z 8. Dobrze idzie. Dobrze idzie, podleczę się troszeczkę takim leczeniem szamańskim.
Okej, zmienię się w wilczka. Jak zobaczę jakiegoś podejrzanego dinozaura, to będę szybciej uciekał. Chociaż mówię, te dinozaury to potrafią bardzo szybko się przemieszczać. Nie wiem, czy jakby mnie zobaczył i zaczął biec w moim kierunku, to czy wilczek to by nie było za mało. O, jakiś kwiatek. Chyba też jakiegoś questa będziemy mieli na takie kwiatki. One nie są agresywne same z siebie, ale coś tam będzie trzeba chyba z nich pozyskiwać. Dobra, na razie wracamy się tutaj. Mamy to questowe mięso, które pewnie będzie robić za przynętę. A tu jest ten elitarny guardian. Kamienny jakiś. Na niego nie wiem, czy jest quest. Chyba nie. Sobie tutaj chodzi. Okej, mamy mięsko. Co ty na to? Wyciąłem je toporem. The winds guide you. Nie lekceważ moich słów, procór. Jeżeli naprawdę chcesz stanąć oko w oko z tym stworem, musisz być ostrożny i bystry. Będziesz potrzebował sporo siły i sprytu, żeby znaleźć i zabić Larkorowiego. To znakomicie się nada, procór. Wygląda na to, że Larkorwi nie przymiera ostatnio głodem. Choć zastanawia mnie, gdzie znalazł Treshadona, czyli chyba ta istota, którą tam sobie upolował, nie? Dziwne. Nieważne. Przechowam to mięso, dopóki nie będziesz gotowy zmierzyć się z bestią. Nie martw się o moje bezpieczeństwo. Jestem pewien, że zdenerwowałeś go na tyle, że postanowi dać mi spokój, dopóki nie spróbuję twojego mięsa. Dobra, mamy tutaj expa już i jest kontynuacja z tym Larkorwi. No dobra, zobaczmy. Jestem zaskoczony, że jeszcze się za ciebie nie zabrał, procór, ale wszystko w porządku, gdyż mam plan, jak zwabić go do nas. Jako dominujący samiec, Larkorwi ma prawo spółkować z każdą samicą, jaką wybierze, a wybiera ich wiele. Na zachód stąd znajdziesz liczne jaja rawazaurów. Zbliżając się do nich, sprowokujesz atak którejś z matek. Samice wydzielają ohydny zapach z gruczołów zapachowych na głowach, informujący samców, że są płodne. Przynieś mi jeden z tych gruczołów. A widzicie, sprawa się tutaj rozwija. No dobra, znowu muszę tam wyruszyć gdzieś w teren. Ja bym tu sobie został chętnie. Tu jakiś wodospad, fajnie jest tego. Po co ja tu w ogóle gdzieś chodzę? No dobra, czyli jakieś jaja teraz. A, są takie woreczki tutaj w różnych miejscach. No dobra, podejdziemy sobie. Jakoś tak może od tej strony zacznę iść. Po drodze będę zabijać te dinozaury i polować na pazury, na szpony. No dobra, mamy 3 na 8. Zobaczymy. Tam jakiś jest. I będziemy szukać jaj i zwabiać samice, tak? Żeby zdobyć gruczoł. Taki zapachowy. Jest 4 na 8. Skurujemy od razu. Dobrze, dobrze, dobrze. Pójdę sobie tu. Tu jakiegoś widziałem za drzewem. Chyba gdzieś siedział, nie? Gdzie on poszedł? A, tu się schował. Za korzeniem. No dobra. Zabawa wchowanego z prockiem. Dobra, te nie są elitarne. Cyk, 353 obrażenia, pancerne dinozaury, tak? Jest szpon, 5 na 8. No, to na początku tylko tak słabo szło, teraz widzę, że jest spoko nawet. Ja się podleczę. Dobra, idziemy w tym kierunku. Jakoś tak dołem sobie pójdę. Są te jaśniejsze woreczki, to będą pewnie te jaja. Zwabię sobie tego, podpalę mu ogon, trochę go wkurzę. Tam jest jakiś zwykły, zwykły, zwykły. Może tu w okolicach nie ma żadnej elity, ale wiecie, ja to wolę. Ja to wolę uważać. Zwłaszcza, że tak blisko do tego 60. Jakieś pióro z niego poleciało. Ale one mają takie piórka tutaj różne, widzicie? Na sobie. Kryształy. W tym miejscu są żółte kryształy, ale pewnie pomieszane są. Bo nie wiem, czy nie warto pamiętać, gdzie jakie kryształy są do quest. Ale pewnie i tak wszystkie kolory będę musiał zdobyć. Coś tam z tymi kryształami też było.
Dobra, załatwiony kolejny, bez szpona. Okej, klepiemy tutaj. Uwaga, uwaga, dawno nie strzelałem lightningiem. Obrażenia z lightninga, czy będzie krytyk? Krytyka nie ma, 459. Czyli z tego zakresu, który jest pokazany, czyli że taki dinozaur odporności żadnej dużej nie ma. Najprawdopodobniej nie ma żadnej. Na takie błyskawice. No, krwawienia. Zobaczymy, czy mogę to znieść. Mogę. Mogę krwawienie znosić tym naszym, tą lufą, tak? Ile tam, tam jest, nie jest jakiś bardzo duży ten cooldown, ale na to zdrowie trzeba uważać jednak. Niech będzie bandażyk. Tu już się kończy bonus, tak? A nie, to jest ten healing. Zaraz, tutaj mamy ten bonus do staminy. Mogę coś zjeść sobie. No dobra, będę coś jadł, jak będę chciał sobie trochę zdrowia jeszcze odnowić. Dobra, idziemy na tego. Nie robimy dzisiaj cięć. Rozglądacie się razem ze mną. Jak zobaczycie gdzieś tego elitarnego dinozaura, to piszcie w komentarzach. To ja sobie później przeczytam i może mi to dupsko uratuje, tak? Jest szpon, 6 na 8. No i tu się więcej ich pojawiło. Jakoś tak. No dobra. A tu blisko gdzieś powinno być jakieś jajo, z tego co pokazują mi na mapce. Mhm, tutaj nic elitarnego nie widzę. Jak zobaczę, to od razu sobie oznaczymy jakimś znacznikiem czaszkowym, nie? I przynajmniej jednego już będę miał jakoś tak oznaczonego. Dobra, i to. O, nie, nie mam jeszcze bandażyka. Ani kolejnego szpona. Mhm. Dobra. Tutaj jest jakiś taki zwykły. O, a tam coś było innego? Runner, jakiś inny typ. To są zwykłe rawazaury, a tam jest rawazaur runner. Gdzie jest ten woreczek? Gdzieś tutaj powinien być. Chyba, że to jest tylko możliwe miejsce, gdzie się mogą te jaja pojawiać. Nie jestem pewien. Dobra, załatwię sobie tego. No, tu spore zagęszczenie ich jest. Dobra, Rockbitera sobie od razu odpalę, bo już się kończy. I zaraz odpalimy jeszcze żarełko. Się od razu podleczę troszeczkę. O, fajnie, żeby zdobyć ten ostatni szpon, to mi te worki znikną z mapy, te nadmiarowe. To by było dobre, nie? Dobra, odpalamy to. No i sobie może odpalę jakiś ten bonus, chociaż sam nie wiem. Nie, może bez przesady. Bo wiecie, tutaj... Aha, to jeszcze musi cooldown przeminąć tutaj z tych rzeczy. Dobra, niech on się podleczy na maksa. I teraz tak. Tego potrzebujemy. No, daj mi szpon jeszcze jeden. Będzie łatwiej tutaj namierzać na tej minimapce. Te jaja. One powinny być pewnie widoczne na ziemi, co? Ale to są pewnie tylko możliwe punkty, gdzie się mogą właśnie pojawić. O, uwaga, cyk! Znoszę sobie krwawienie. No, jakaś łapa poleciała, ale taka... Nie taka, o jaką mi chodzi. Nie, to gdzieś... Nie, chyba nie ma tego jaja w tym miejscu. Będę szedł gdzieś dalej, chyba że coś pomijam. To, a tu, tutaj są jaja jakby, nie? Ej, to jest to. Chyba. I co? Ale w to się nie... A, pojawiła się! O. Dobra. Się dwa tu pojawiły od razu. Trzeba wdepnąć w jajo i się pojawia ta matka. Jakoś tak to chyba działa. I tatuś też przyszedł. No dobra. To jak wdepnę jeszcze raz, to też się pojawi? Pewnie nie. Pewnie do drugich trzeba iść.
ale też może zostawić nam ten pazur ona. Widzieliście, tam było do dwóch questów opis przy niej, jakiś czaszkęć poleciał. Jest, to są te feromony. Mamy jedną sztukę, potrzebujemy w sumie dwóch. Pazur nie poleciał. Okej, ja sobie wykorzystam bandażyk. Wdepnę jeszcze raz w te jaja, może przyjdzie. Pewnie nie. Uwaga, cyk. Jo! Nie, no nie ma. Musimy znaleźć jakiś inny punkt. Dobra, po drodze spróbujemy szpon przechwycić. Od tego gościa. Sprawdzamy tu różne gadziny, cały czas sobie macam wskaźnikiem. No tutaj ten krótszy cooldown powinien być, żebym mógł się odkrwawiać. Pióro poleciało. Dobra, idę w kierunku kolejnych jaj. Kolejne jaja takie, no tutaj troszeczkę wyżej właściwie są. Gdzieś tam. Dobra, po drodze załatwiamy tego. Stój, odpalimy go sobie. Krwawienia nie zapodaje. Ciekawe, czy mogą dwa krwawienia osobne zapodać, na zasadzie, że się mogą skumulować, bo wiem, że na przykład są takie rodzaje trucizn, że się wiele może ich pojawić i wtedy zdrowie szybko spada. To jak sobie oglądałem filmiki, jak ludzie padają na hardkorze, to bywały takie sytuacje, że się wiele trucizn skumulowało i nie zdążyli po prostu jakoś tego opanować. I padali. O, są jaja. Dobra, ale to może najpierw załatwię tego, żeby mnie znowu dwóch naraz nie zaatakowało. Później wdepnę w jajo. Tak się umawiamy. Tak się umawiam z tym dinozaurem. Krwawienie. Dobra. No to krwawienie nawet to zdrowie zabiera, co? Ale jaja już namierzyłem. O nie, no przerwałem używanie bandaży. No to tylko ja tak umiem. Dobra. Cyk. Biegnie. Biegnie. Dobra. Klepiemy tutaj. Jest sama. Żadnego elitarnego nie widać. Wszystko się zgadza. A tu jeszcze mamy ten bonus do staminy. Dobra. Ja myślałem, że... Myślałem, że to mi gdzieś tu przeminęło już. Za dużo tych ikonek się gubię. No, czy będzie gwarancja tych feromonów? Czy miałem wtedy szczęście? Czy jak to jest? A co to mi tutaj rzuca? Movement speed zredukowane o 70%. O, mamy feromony i mamy ostatni ten pazur. To jakby przy takiej redukcji, mimo że krótkotrwałej, pojawił się taki elitarny gad, no to weź tu uciekaj przed nim wtedy. Dobra, wracamy do tego zleceniodawcy, nie? Wracamy do zleceniodawcy, zobaczymy, co on teraz wymyśli. Czy będziemy już mogli... Tu jest runner. Czy będziemy już mogli jakoś przywołać tego stwora? Tędy. On tam sobie w bezpiecznym miejscu stacjonuje. Uwaga, uwaga! Jestem. To jest to. Bądź ostrożny, procur. Podchodząc do dowolnego gniazda, sprowokujesz matki, nawet jeżeli będziesz już miał gruczoł. Broniąc swoich młodych, samice rawazaurów potrafią być równie niebezpieczne jak larkorwi. Ale jeśli ci się uda, zdobędziemy środek na wywabienie larkorwiego z ukrycia. A, wspaniały okaz, procur. Dwie cząstki, które znalazłeś, na pewno wywabią larkorwiego z kryjówki. Nie mogę się doczekać, aż poznam wynik waszego starcia. To ogromne stworzenie z kłami ostrymi jak najlepsze miecze. Gdy spojrzysz w jego ślepia, ujrzysz śmierć. Dobra.
We shall meet again. No jest kontynuacja, jakaś taka 56 poziomu sugerowanego. Dobra, zobaczmy. To będzie najtrudniejsza część, ponieważ plan jest skomplikowany. Na północ stąd znajdziesz mały szlak wiodący w góry. Właśnie tam widziałem Larkorwiego po raz ostatni. Kiedy ujrzysz kości wielkich stworów, które niegdyś przemierzały ten teren, będziesz wiedział, że dotarłeś na miejsce. Zabierz znalezione mięso i złóż je tam. Następnie natrzyj je miksturą, którą przygotowałem. Jeśli ich połączone zapachy nie sprowadzą do ciebie Larkorwiego, to nie wiem, co mogłoby pomóc. No pewnie sprowadzą, nie? A tutaj gdzieś coś? A nie, tutaj są... Tutaj mamy tego questa z małpami. Tu gdzieś to jest. Tu gdzieś to jest. No dobra, no to chyba tam pójdę. Tutaj mamy polować na te żywiołaki, tak? Co mamy tamtemu goblinowi z raczet dostarczyć te jakieś tam... No coś tam trzeba było. Te pyły, aż to, co są popioły, tak? Z żywiołaków to też to trzeba będzie porobić. Ale dobra, pójdziemy sobie jakoś tutaj boczkiem i... Postaram się zapolować na niego. Czyli coś od niego dostałem, tak? Tutaj. Right click to open. A, to jakąś nagrodę dostałem? What the fuck? Co to jest? Momencik. Skąd ja to mam? Tutaj jakiś... What? A wiem, to jest to, co wyjęliśmy z tej wody. Co tam był ten statek? Zanurkowałem. Zanurkowałem i tu mamy jakieś... Wiecie co, może ja poczytam o tym questie coś. To jest It's a secret to everybody. Moment. Zaraz zobaczymy, o co to chodzi. To jest to. Zbadaj elementy wewnątrz opakowania i odnieś je do ich właściciela. Macając wewnątrz wraku, wyciągasz paczkę na brzeg. Być może uda ci się przebadać elementy wewnątrz paczki. Może wtedy dowiesz się więcej o tym, do kogo ona może należeć. Jest tu kilku błądzących podróżnych z Marshall's Refuge. Być może któryś z nich powie ci coś więcej. Dobra, czyli to powinniśmy... Tu jest znak zapytania, tu trzeba z tym dotrzeć. Tu trzeba z tym dotrzeć. Dobra, pokażcie mi to jeszcze. Jest jakieś zdjęcie. Był tam klucz. Była jakaś mapa. Aha, a to jest to, co dostaliśmy do tego Larkorwi. Do tego Larkorwi. Jakieś takie mięso. I to, czym mamy je natrzeć, tymi feromonami. Mikstura na bazie tych feromonów. Tu jakieś jeszcze sztylety chyba znalazłem w tym worku. No dobra, to wszystko wiemy. Mamy te szpony, ale to trzeba je będzie oddać w Orgrimmarze. To się nie pali, nie? Dobra, no to w takim razie, zachowując wielką ostrożność, odpalamy Rockbitera, wsiadamy sobie na Kodo i tutaj przy tych skałach pójdziemy coś z tym questem zrobić, nie? Kto to jest? Jakiś pewnie znajomy tego Taurena, który tam siedzi na górce. Tutaj Stone Guardian. Nie można go czymś przekupić, żeby mi towarzyszył? Jakimś kamieniem? Czymkolwiek? Aha, a co to takie? Uzy pewnie, tak? Tak jest. Takie uzy, śluzy. Są roślinki. Roślinki nie stanowiące zagrożenia. No my sobie tu idziemy. Jeszcze jeden bar do 59 levelu. Coś tam fruwa. Papuga. A właśnie, moja papuga. Jest papuga, proszę bardzo. Papuga w tych klimatach to nawet się chyba odnajdzie, nie? Ona powinna mi zwiększać skuteczność wykrywania elitarnych dinozaurów. Jakbym miał taką papugę, by było super. Mógłbym atakować jakieś takie zwierzaczki, poziom pierwszy. W ogóle w tych późniejszych wersjach WoWa... O, tam w ogóle coś siedzi na górze. Pterodax jakiś, flet, coś tam, 48 poziom. W późniejszych tych wersjach WoWa to można sobie oswajać takie peciki, one walczą pomiędzy sobą, coś na zasadzie Pokemonów, mają swoje umiejętności. No pamiętam, że jest coś takiego też. Tu jest więcej tych elitarnych takich guardianów. Yo, dzień dobry, mogę mu powiedzieć hi, hello.
trzeba. Kulturka musi być, nie? Zobaczymy elitarnego dinozaura, też się możemy przywitać. Jak już zobaczę, że nie będzie wyjścia i tak mnie ścignie, to się chociaż z nim przywitam. Tu się jakoś idzie. W kierunku tego znacznika. Ta, są kości. On mówił o kościach, nie? Że będą kości. Jest też czerwony kryształ do questa, którego nie mamy. No, jestem w miejscu woreczka. Jestem w miejscu woreczką. Tu jest to mięso? Jest! To chyba on! No tak czekał. Czekał, czy na pewno chcę go zaatakować. Może chciał się dogadać. Myślał, że poszedłem w charyzmę i będę robił rzuty jakieś na perswazję. To on mi tutaj rzuca. Lepiej to zniosę. On jest słaby ogólnie. Mamy go. Mamy go, jakiś łeb tam wziąłem z niego. Oskurujemy go. Sobie papuga mu się przygląda, patrzcie. Wydłubuję mu resztki z pomiędzy zębów. Ej, czemu ja nie mogę go? Coś kliknąłem pewnie. Sorry, papuga. No dobra, to mamy. Mogę się wrócić od razu, oddamy tego questa. No i będziemy szli tam na północ chyba, nie? Na razie te żywiołaki tutaj zostawię w spokoju. Może te małpy po drodze zrobimy. A jednak do tego punktu latajkowego warto by się pewnie dostać, nie? No tutaj też się czuję w miarę bezpiecznie w tym miejscu. Mógłbym sobie tu zostać z moją papugą. Dobra, to podejdę do tego NPC-a i zaraz jestem. No to mamy łeb, tak? Nie pozwól, by owładnął tobą strach, procór. Strach jest wielkim zdrajcą. Musisz być silny. Zabierz mięso, umieść je w dolince, użyj na nim gruczołów i czekaj. Dopiero wtedy przyjdzie po ciebie śmierć. Chwała Matce Ziemi. Udało ci się, znakomicie, procór. Dowiodłeś, że jesteś wspaniałym myśliwym. Twoja dusza jest silna. Twoja odwaga niezrównana, a twoja siła została umocniona. Chylę czoło przed twoimi umiejętnościami. Tylko najwięksi z moich przodków mogliby dokonać czegoś równie nieprawdopodobnego. Gratuluję. No dobra, jest jakiś letter. O, jest jakiś nawet fajny mail. Ale chyba został. No fajny pancerz nawet. Znaczy wezmę na pewno maila. Jeżeli nie będę z tego korzystać, to na sprzedaż. No to mamy fire resistance, a mamy polować na żywiołaki ognia, więc może lepiej niech to tak zostanie. Ale siła 19, no suma statów ładna. 16 plus 16 to już jest naprawdę fajnie. Ale zostanę przy tej sile chyba i odporności na ogień sobie. Tak mi się wydaje. Taka mniejsza stamina, ale to nic. Trochę tego pancerza szkoda, no. No, ale fajne wpadły te niebieskie spodnie, zwłaszcza, że te spodnie to mógłbym wzmocnić tym lepszym utwardzaczem, nie? Jeszcze 8 punkcików więcej pancerza by było. Może zmienię. Zostawię je sobie tutaj. Pancerzyk też ważny. Dobra, mamy prawie level. To co, idziemy polować na te małpy chyba, nie? Warto by zapolować na małpy. No przejdę sobie tutaj boczkiem. I zobaczymy, jak to będzie. Trzy rodzaje. Stomper. Jakiś Thunderer. I po prostu gorilla. Magilla gorilla. No dobra, to w takim razie nie robię cięcia. Nie robię cięcia, idziemy. Tylko tak, może zanim wyruszę, jeszcze raz jedzonko. To w ogóle przemija, czy nie przemija? Ja mam ciągle wrażenie, że tu jest 25 minut. Hej, halo. O co z tym chodzi? Nie, 24 minuty, dobra, coś tam nie. Mniejsza z tym. Ha, bo to jest w ogóle na 60 minut, to... What the fuck? Fajne to jest.
No dobra, to jak się skończy, to weźmiemy sobie, załączymy inne. Dobra, dobra. To jeszcze małpy z tym bonusem sobie pewnie poubijamy. Okej. Czyli wzdłuż skał, znaczy no, równolegle do skał. Mimo, że te skały, ich linia brzegowa, że tak powiem, krawędź nie jest linią prostą, ale wiadomo, o co chodzi. Dzień dobry, trzeba się przywitać, to z tym zawsze yo, hello. Musimy w dobrych stosunkach być z tymi neutralnymi mieszkańcami Ungoro. Moja papuga jest, tu jest ta nasza inna znajoma papuga, też się można przywitać. No okej. No i dużo tych kryształów, znaczy dużo, no nie są zagęszczone jakoś, nie, ale często je możemy sobie, znaczy możemy na nie natrafić często. Sobie sprawdziłem czas nagrania, bo dzisiaj tych cięć nie robię, więc pewnie mniej zrobię ogólnie w tym Ungoro, ale podejrzewam, jeżeli mnie nie szczapi jakiś elitarny dinozaur i nie pożre, to myślę, że kolejny odcinek też będziemy robić w tym Ungoro. Chciałbym się tutaj pokręcić. Mi to się w ogóle bardzo podoba, ta lokacja. Ungoro. Zobaczcie, takie wielkie drzewa. Jakieś kwiatki sobie tu chodzą. Yellow, kryształ. Papuga kolejna. Halo. Tu w ogóle jakaś droga prowadzi też. Gdzieś. Na mapce widać, a tam wcześniej coś było. Przynajmniej tak na mapce to wygląda. Pewnie coś związanego z jakimś innym questem. Coś tu się nowego pojawia. Młody Diemetradon jakiś. Takie dinozaurowe istoty tu chodzą też. Okej. A my polujemy zaraz na małpy. Oho, a co to? Smaltorium. Taki minerał, czy tam ruda. Dla minera. Można to sobie wydobywać, pozyskiwać. Jak tam te małpy? Jeszcze kawałek. Żarełko się... A nie kończy się. 12 minut jeszcze. Akurat spojrzałem, to tam coś przeminęło. Oho, co to jest? Pterodrax, 49 level. I tutaj już widać woreczki na mapie. Ale trzeba to jakoś jeszcze obejść, widzę. Są jakieś kości. Dobra, mamy odkrytą nową lokację. Targ Creeper jakiś, ale to nie jest małpa, którą mamy załatwiać. To jakaś woda jest, może też do questa coś. Dziwnie tak bąbelkuje, jakby to jakaś smoła była. No dobra, są małpy. Są małpy. Tu jakiś stomper. Dobra, załatwimy sobie stompera. Zobaczymy, co to za stomper. 682 w stompera wywaliłem. Co wy na to? I tu tutaj mamy coś pozyskiwać. To nie zabijać, tylko... Znaczy zabijać przy okazji, ale to nie mamy żadnej gwarancji pewnie. Trzeba będzie ich tutaj trochę porobić. Ale mam coś. Jakąś beczkę w ogóle to zostawiło. Pustą. Stomper. Thunderer. To się kojarzy z jakimiś błyskawicami. Ale małpa z błyskawicami to... O, błyskawice, a jednak. No jak to klepnęło w sumie mocno. Ej, no to mocno bije. Dobra, podpalę. Widzieliście to? What the fuck?
Co za mowa, proszę pana. Dobra. Wykorzystałem sobie miksturkę. To takie rzeczy. Dobra, o tutaj odpalone. Ten stomper. Ten stomper. No, na te tandelery trzeba na pewno uważać, to już wiem. Ten stomper nic mi takiego groźnego nie zrobił, ale może po prostu nie wygenerował. Może każdy rodzaj małpy ma jakiś atut specjalny. Papuga zapamiętuje, ona filmuje w ogóle dla was odcinek, który... Oj, Enrage'a włącza, dobra. Enrage'u takiej małpy może też nie być za wesoły, pewnie. Dobra, mamy te dwa pelty. Tu jest zwykły goryl. Też mamy te zwykłe goryle załatwiać. No to... dobierzemy je. Okej. Poprosimy przedmiot z małpy. No coś tych elitarnych nie widać. Jakieś futro zostawiają, no szału nie ma. Bandażyk. No i zaraz level. Zaraz level. Jak wpadnie level 59, to zmniejszy się szansa na to, że taka elita mnie szczapi, bo wiecie, zasięg jakby widzenia, różnica poziomów, no wiadomo o co chodzi, nie? Dobra, to jest taki zwykły goryl. Oho, tam jakieś skały są. Może mają jakąś grotę specjalną. Dobrze, że nie uciekają. Mogę sobie stać i się rozglądać po prostu. O, czemu to biegnie? On go zawołał chyba. Do pomocy. Dobra, zrobimy podpalenie. Może go zawołał. No i to co by... To trzeba uważać w takim razie, zwłaszcza jakbym miał wejść do jakiejś jaskini. Okej. Oskurujemy, przeszukujemy za chwilę. Jakiś ogon znalazłem. No dobra, tylko te stompery mamy na razie załatwione. Tak trochę słabo, dobra. O, tutaj jeszcze takie... Aha, to przyszło. O, dobra, to jest zwykły goryl. Ale ściągnę go tutaj, żeby kogoś nie zawołał z tej jaskini, dobra? Tylko tak, może najpierw bandażyk. O, na przykład tamtego, Thunderera, bo to już wiemy, że ten Thunderer to może mocno walnąć. Chodź tu, gdzieś daleko. Dobra, klepiemy go. Dostał kryta na starcie, mamy przyspieszenie. Tylko żeby to jeszcze zostawiał te przedmioty questowe, to już w ogóle byłoby super. Kolejny kryt wszedł. Jest level! Jest level. I mamy to! Mamy pierwsze z dwóch. Cieszycie się? Bierzemy od razu sobie tutaj bonusiki, brałem teraz. To będzie drugi punkcik do odporności, tak? Mamy 7%. No szału nie ma, ale zawsze jakaś odporność jest. W połączeniu z moimi tutaj, na przykład na ogień, na żywiołaki będziemy mieli. Dobra, ściągam tego Thunderera. Może nie błyskawicą, bo jak Thunderer, to może ma odporność na błyskawice. Tam jest Stomper. No, na Thunderera uważamy, bo już wiemy, że potrafi naprawdę mocno walnąć. Ja go podpalę od razu, żeby go szybko zabić. Jakby co, mogę miksturkę wykorzystać. No, teraz jakoś mocno bardzo nie walnął. No, zostawił. Jeden z dwóch. Dobra. Aj, no tam jest ten stomper. Dobra, zostawmy na razie to miejsce. To ja w tym Ungoro jeszcze będę siedział. Nie wchodzę do jaskini. Będziemy się tutaj wracać pewnie za różnymi innymi questami. To sobie tutaj powybijamy jeszcze te małpy, jak się zrespawnują. Na razie zmierzam tutaj. Tam będzie jakaś osada, trzeba te latajki, znaczy te latajkę sobie zaznaczyć, nie? I jakieś tam questy pobrać też.
Więc to jest plan, myślę, że dosyć ważny do zrealizowania. King Mosh, o, tak się nazywa elitarny, rzadki dinozaur, który chodzi gdzieś po tym Ungoro. Ale z tego co wiem, to on gdzieś tu może chodzić. Tu się może pojawić, w północno-zachodniej części tej mapki. No chyba, że kogoś ściga, no nie, i wtedy pobiegnie za kimś gdzie indziej, ale pewnie nie może, pewnie by wrócił do punktu spawnu w końcu. Po pewnym czasie. Za daleko by pewnie nie pobiegł. King Mosh, no. Okej, są kwiatki. Diemetradon. Czy z nimi też będą jakieś zadania? Tar Lurker. Też jakiś nowy rodzaj istoty. Jest kryształek. Dobra, jak się tu wchodzi? Tu w ogóle jakiś wykrzyknik jest blisko, ale to jest to, co mówiłem, żebyśmy potrzebowali tego elementu specjalnego od inżyniera. A jako, że nie mogę w tym trybie self-found handlować, to się nie da. Musiałbym inżynierię wziąć albo zabić odpowiednie elity i szukać tego przedmiotu. Ale to raczej nie. Dobra, dotarłem do... tutaj do jakiejś ważnej osady, a ten wykrzyknik... Shizzle's Flyer. No dobra, zobaczmy sobie też tego questa. Co to takiego? No tu już jest chyba bezpiecznie, co? Nic tu nie może przyjść. Zgadgecan, jakiś taki goblin. Robię latającą maszynę. Utknąłem tutaj, a jestem okropny w znajdowaniu drogi. Wziąłbym gryfa lub wivernę, aby wrócić do Gadgecan. Jednak te bestie przerażają mnie na śmierć. Więc pomożesz mi? Wszystko, co pozostało do budowy, to skrzydła. I myślałem, że Webu Scales, Pterodrax i Diemetradon byłyby idealne. Nie ma mowy, żebym wygrał z jednym z nich, ale wyglądasz na całkiem nieustępliwego. Dlaczego nie spróbujesz? Dobra, będziemy musieli tutaj jakieś dla niego przedmioty pozyskać. Spoko. Ło, to widzę, że można zdobywać tu wszędzie praktycznie. Tutaj te łuski, tak, i tutaj jakieś łuski. Tu mamy jeszcze te małpy, no dobra. Wszystko dobrze wygląda. Tu jest znak zapytania, tu mamy chyba dotrzeć z tą zawartością. Patrzcie, tu jakieś takie kwiatki małe. A to mnie atakuje. What the fuck? Co to jest? Czemu to mnie atakuje? Skąd to się wzięło tam? Moment, bo tego szło bardzo dużo. Nie wiem ile to ma. To miało niby tylko 40 levely, ale to jakieś takie... Moment. Już się wycofało. Co to było? Momencik. Ej, no tutaj są jakieś kwiatki takie. Blood Petal Pest. Czemu to tu chodzi? A to chyba tylko takie ugrupowanie w jednym miejscu, ja to ominę. To ma 40 level, jak się za blisko nie zbliżę, to mnie chyba oleje. Co tu się w ogóle dzieje w tym miejscu? Dobra, chcę dojść do tego gościa kulturalnie. To jest Linken. Dobra, proszę żadnych kwiatków tutaj w okolicy. Greetings. To jest to, co wyłowiliśmy z tej wody tam, nie? Alright, even. Cześć. Sądzę, że widziałem cię wcześniej, czyż nie? Jakiś kompas tam był, tak? Ta mapa? Dobra, continue. Off and away. O, tak. Te rzeczy wyglądają znajomo. To dobrze, w tym sensie. Very well, then. Dobra, zobaczmy dalej. Widzisz, nie mam pojęcia, jak się tu znalazłem. Nikt tego nie wie. To ściśle tajne. Po prostu nie mogę sobie niczego przypomnieć. Te rzeczy, które mi przyniosłeś, coś mi świta. Mój miecz.
Gdzieś go zabezpieczyłem, ale nie do końca wiem dlaczego. Przepraszam, że nie mogę powiedzieć ci nic więcej, ale po prostu nie pamiętam. W każdym razie wiem, dokąd powinieneś go zabrać. Do Donowa Snowden w Winter Spring. Znajdziesz ją przy gorących źródłach. Może tam hartować miecz w ciepłej wodzie. O, w Winter Spring, to tak trochę się nie bardzo tam wybieram w tej chwili. Nie wiem, czy w najbliższej przyszłości. Zostawmy na razie ten quest, dobra? Winter Spring to może niekoniecznie. To jest inny obszar zupełnie. Taki chyba wyżej średnio levelowany niż to Ungoro, ale pewnie niewiele bardziej. Dobra, zobaczmy tutaj dalej. O, na pewno sobie trzeba gdzieś tu latajkę zaznaczyć. Gdzieś tam, to za chwilę. Te kwiatki tutaj sobie chodzą. Niech sobie chodzą. Oho. Lost. Dobra, zobaczmy. Musisz mi pomóc, procur. Mój przyjaciel Ringo wyszedł wcześniej badać wulkan na południe stąd i nie ma go zdecydowanie za długo. Naprawdę się o niego martwię. Myślisz, że mógłbyś go znaleźć? Weź ze sobą moją manierkę, jeśli znajdziesz... Weź ze sobą moją manierkę, jeśli znajdziesz Ringo. Jestem pewny, że mu się przyda. Bo chyba ona jest, nie? Dobra, będziemy szukać Ringo. Beware of Pterodrax. Okej, zobaczmy. Ło! Poszukiwany, wyszkolony wojownik, który zajmie się zagrożeniem ze strony pterodraksów zamieszkujących krater Ungoro. Ich liczba ciągle rośnie i zaczynają być zmorą dla wędrowców na tym terenie. No kurde, tutaj jakieś te kwiatki znowu chodzą i mi przeszkadzają. Zmniejsz ich populację, zażynając 10 frenzied pterodax. Po robocie porozmawiaj z Pragle Frog o nagrodzie. Dobra. No wejdziemy od tych kwiatków przecież. To się nie da. Dobra, tu jest więcej jakichś takich dziwnych postaci. Roll the Bones. Tu na przykład jest jakiś quest, taki niejawny. Zobaczmy. Mógłbyś pomyśleć, że bycie szefem kopaczy w Marshall Expeditions oznacza, że lubię kopać. Być może są gorsze rzeczy do roboty na tym świecie, chociaż żadna nie przychodzi mi do głowy. Mieliśmy kopać w Terror Run, swoją drogą fantastyczna nazwa, dla martwych stegodonów nad dia... O, Jesus. Dobra, jeszcze raz. Mieliśmy kopać w Terror Run, swoją drogą fantastyczna nazwa, dla martwych stegodonów. Ant, czyli i diemetradonów. Cóż, są tu też żywe okazy. Will i Hall wciąż palą się do studiowania tej śmiertelnej pułapki, więc są nam potrzebne kości tych dinozaurów. Chociaż między nami nikomu nie zaszkodzi, jeśli przyniesiesz też kilka żywych okazów. No dobra, czyli tutaj też mamy jakieś zadanko, coraz więcej tego. Tu jest coś powtarzalnego. Dadanga jest głodny. Aha, Dadanga spogląda na ciebie, gdy do niej podchodzisz. Wygląda, jakby miała na coś nadzieję. Prawdopodobnie jest głodna. Musi coś rosnąć w tym kraterze, co byłoby perfekcyjną przekąską dla tego wielkiego roślinożercy. Dadanga jest dużą dziewczynką. Cokolwiek jej przyniesiesz, musi być tego mnóstwo. Dobra, jakbyśmy znaleźli jakieś takie... krwawe płatki? Coś takiego? 15 sztuk. To można tu przynieść i coś dostaniemy wtedy. Dobra, zobaczmy dalej. Alien Ecology. Hey there. Safe travels. To, że ponieśliśmy straty, nie oznacza, że badania muszą się zakończyć. Badaliśmy owady Gorishi w południowej części krateru, zanim się tutaj pojawiły. Ich obecność jest obca ekologii Ungoro i chcemy dowiedzieć się dlaczego. NW, ich sieci hodowli, musi być hodowla larw. Nie wiem, o co chodzi. Te miejsca można zidentyfikować poprzez wiszące larwy. Użyj tej fiolki, aby pobrać próbkę ścianki ulu w pobliżu wylęgarni. Przynieś mi je do nauki, ale bądź ostrożny. Dobra, bierzemy. Dostaliśmy jakąś fiolkę. Tak, to jest tutaj coś. No, dużo tych kłościorów. Expedition Salvation. Co to znowu? How are you? Zobaczmy. Have a good one.
Nie wiem, jak się tu znalazłeś, ale twój widok dodaje mi otuchy. Nazywam się Wilden Marshall i przewodzę tą wyprawą. Nasze wysiłki zakończyły się porażkami, a co gorsza, nie doceniliśmy potęgi najgorętszych kraterów Ungoro Krater. Opuściliśmy nasze obozy w południowo-zachodniej i północno-wschodniej części krateru, zostawiając zapasy żywności. Wyglądasz mi na zdolnego i zaradnego. Czy możesz nam pomóc odzyskać nasze jedzenie? See you later. Jasne, się wszystko odzyska. Zaraz, zaraz, bo tu jeszcze jest więcej wykrzykników, tylko że ja ich za bardzo nie widzę. Tam jest Crystals of Power. To z tymi kryształami, co je tak mijałem masowo, nie? Ale tu gdzieś, a może... może się dopiero później pojawiają ci NPC, bo nie widzę. Są niby wykrzykniki. Aha, nie, to jest to sekret, to co mówiłem, że sobie daruję, bo to jest to Winter Spring. Larion and Muijin. Ale to tu nie widzę. Dobra, na pewno chcemy zaznaczyć sobie latajkę, tak? Na pewno chcemy zaznaczyć latajkę. O, gryfy też tu są, czyli to są latajki zarówno dla aliantów, jak i dla hordy. Taka neutralna placówka. Tak jest. Mamy Ungoro. Ale interesują mnie jeszcze te kryształy. Jak się dostać do tego questa? Jakoś tamtędy? Momencik. Może przy tym zwierzaku. Tam była jakaś taka grota, nie? No strach tu wchodzić, ale no tak jakby tędy. Dobra, zobaczmy. Pójdę w tym kierunku. Tylko może tak, załączę sobie to. Jak tam z czasem w ogóle stoimy? No jeszcze mogę pograć sobie trochę. No tędy. No już takie jakieś dźwięki straszliwe. Papuga się nie boi w ogóle. Nie wiem, górą, dołem. Idę górą. No tu jest dużo kryształów, ale to pewnie nie będziemy mogli tych akurat pobierać do questa. Za dobrze by było. To by było za dobrze. Nie, tutaj zagrożenia nie ma. Ktoś jest. Dobra, ktoś, kto zleca questa po prostu. W takim miejscu. Kryształy mocy. Jestem pewna, że je zauważyłeś, procur. O, już mnie tu znają wszyscy. Są wszędzie. Co mam na myśli? Cóż, oczywiście, że kryształy. Kryształy są wszechobecne w kraterze. Większość ludzi nie zwraca na nie uwagi, ale mam dziwne przeczucie, że kryją w sobie wielką moc. Od pewnego czasu prowadzę na nich eksperymenty, ale póki co niczego się jeszcze nie dowiedziałam. Cóż, przynajmniej na razie. Słuchaj, kończą mi się kryształy. Może pomógłbyś mi ich trochę przynieść? Przynieś. No dobra. Możemy wziąć kolejnego questa z kryształami. O, już się tu pojawiają znaczniki. No, dobrze, dobrze. No to wracam teraz. O, dobra, wracamy. I co robimy? Tu jeszcze po drodze był jakiś wykrzyknik, ale go nie ma tutaj na mapce, więc sobie to na razie daruję. Może później coś się pojawi. Może jakaś eskorta, może gdzieś poszli? Dlatego tam nie było tego jednego. No, to spokojnie, nie ucieknie pewnie. Dadanga jest głodny, czy tam głodna, nie wiem. Ale... miejmy nadzieję, że nie zdechnie z głodu, zanim nie znajdę jakiegoś żarcia. No i tutaj te kwiatki sobie chodzą. Dobra, robimy coś jeszcze dzisiaj? No tak już ten, bez tych cięć to ten czas tak szybko ucieka, ale no fajnie by było chociaż te małpy zabić. Może do tego krateru by zajść. Byśmy porobili też te żywiołaki. Tutaj mamy jakieś to zwieńczenie, to Lost. Od tej strony jakoś bym podszedł. Po drodze małpy. Może jakieś kryształki znajdziemy też. No dobra, przejdę się jeszcze. To bym sobie... Co? Ktoś tutaj chodzi? Jakiś 60 level. 60 levele też działają na obszarze Ungoro. Może jakieś fajne kontynuacje wyżej levelowane są. Więc tak.
Coś bym sobie tu jeszcze odpalił. Na pewno żarcie. Może bonus do agility? Agility zawsze fajne. Jakieś uniki na wypadek ataku elitarnego ptero, coś tam. Niech będzie agility tylko. No dobra, odpalę to. To jest to, na 60 minut, co nie znaczy, że tyle odcinek będzie trwał. Dobra, omijamy te kwiatki w miarę możliwości. I pójdę najpierw w kierunku tych małp. Zobaczymy, może się uda pozyskać znowu te elementy jakieś. I później pójdziemy w kierunku krateru. Mam ładną odporność na ogień tutaj, jeszcze to jest drzewka, więc jakieś żywiołaki ogniowe chyba nie będą mi robić wielkiej krzywdy, nie? Okej, tu jest ten. I po drodze szukamy kryształów. Dobra, wsiadam na Kodo, idziemy w kierunku małpiatek. I wypatruj, o, tu jest kryształ. No to zobaczymy, czy to tak łatwo się zbiera. 53 level, może mnie nawet nie zauważy. Zwłaszcza, że tyłem stał. Mamy pierwszy z 7 kryształów. Żółtych. Ile jest rodzajów? 4. Czerwony, żółty, zielony i niebieski. Widzicie, ja znam angielski. Znam kolory. Mhm. I może jeszcze Rockwatera. Idziemy do tych małp. Papuga jest, filmuje odcinek, się nagrywa dobrze, czyli papudze jeszcze bateria nie siadła w kamerce. Jakieś mieczyki są po drodze, tak jakby coś tu gdzieś można było załatwiać. O, widzę, jest jakiś czerwony kryształ. No też nie ma gwarancji, że w miejscu trybika będzie akurat kryształ, nie? Dobra, będziemy mieli jeden czerwony zawsze do kolekcji. To się przy okazji powinno zebrać. Tak z zawinkla wolę od razu nie wychodzić, żeby się nie okazało, że tam będzie jakiś elitarny dinozaur za drzewem na mnie czekał. Zawsze lepiej zobaczyć. O, jest zielony kryształ. Zbieramy wszystkie. Tu się gdzieś wchodzi. Ej, ja może sprawdzę, bo tam są jakieś nożyki do questa też. Te pterodraksy mogą być. Byśmy sobie jakiegoś załatwili, bo to tylko trzeba je zabijać. Chociaż mamy też lutować dla tego gościa, tego, który to urządzenie buduje, te łuski, nie? No to akurat trzeba mieć szczęście, ale do samego zabicia, do tego innego questa, to można by to porobić, tylko że ich tu nie ma. Gdzieś poleciały. Czyli to jest też takie tylko możliwe miejsce, gdzie mogą występować. Nic pewnego. No dobra. Niech tak będzie. Okej, tu jest jakiś kwiatek. Na kwiatki żadnych questów nie mamy, przynajmniej na razie, ale pewnie coś z nimi też jest, nie? Na pewno. O, tu się gdzieś jakoś wchodzi. Też czekaj, to nie tu? Patrzcie, tu są jakieś trybiki, nożyki. Może tu będą te pterodraksy. Krystal pylon. Też to chyba będzie kontynuacja tych kryształów, coś wiecie? Jeżeli zgromadzimy konkretną liczbę kryształów danego koloru, to później będzie chyba trzeba takie pylony zaliczać. Na razie to z nimi nic nie zrobię. O, ale to niebieskie mogę zgarnąć. No, to jakaś informacja. Nie, mogę zgarnąć, czy nie? To jest chyba element tego pylona. No, nie mogę tego podnieść. Tak, ale później pylony trzeba będzie znajdować. Tu mamy kryształ, ale tych pterodraksów nie widać. Może ktoś je wybija tutaj gdzieś w okolicy też akurat. Wziął tego questa, szedł i wybijał. I musiałyby się zrespawnować. Ale tu fajne miejsce do kryształów jest. Patrzcie, dwa zielone pod rząd. A to więcej ich od razu może wpadać też. To pójdzie szybciej niż myślałem. W takim razie myślałem, że pojedynczo będą wpadać.
Tak, tutaj dwa, brakuje jednego zielonego tylko. Tam jest na pewno czerwony. A pterodraksów nie ma. Bierzemy go. No, żeby tak kilka wpadło od razu. 5/7 mamy. No i dobrze jest. Ale wpadł jeden, tak? Wcześniej miałem 3. No dobra, jakiegoś tam pterodraksa mijałem, ale to wtedy nie mieliśmy questa. To nie są pterodraksy, to są roślinki, elity nie widzę. Może siedzi za drzewem. Tutaj nasz znajomy. Hello? Tam jest kryształek, idziemy po niego? Idziemy. Misja zdobyć kryształ, uważając na elity. Too far away. Mhm. Dobra, czerwone mamy. Jakieś nawet nadmiarowe pewnie są, co? Bo one tak, no... Nawet jakieś nadmiarowe... I tu zaraz będziemy mieli te nasze znajome małpy, tylko musimy uważać. Zwłaszcza na tego Tandera, na pewno. I lepiej, żeby nie były za blisko siebie, jak walczymy z tą zwykłą małpą, bo ona może wołać sojuszników. O, tu jest taka zwykła. Tu jest taka zwykła, to ja ją sobie ściągnę. Tam jest kryształ. Podpalę. Z dala od tych towarzyszy, żeby nie zawołała ich. Fajnie, żeby zostawiła już ten przedmiot, żeby już nie musiał z takimi walczyć. Tylko zostaną te jakieś dwie... Te dwie, których brakuje. Jest! Mamy to. To jest ten stomper, czyli tych tandererów brakuje. Ale chyba jednego, nie? Gdzie to było? Tak, jednego standerera. Tam jest. Tam jest nie ten. O, tutaj jakoś idzie. Dobrze, dobrze. Tylko to pewnie nie dojdzie do mnie, nie? Żółty kryształ przechwyci mi. A może dojdzie? Patrzcie na to. Tanderer. Z wielkimi obrażeniami. Odpalenie od razu robimy. Cyk, 690, przyspieszenie ataków. Uwaga, jeszcze teksty z tego walne. Dobra. Mamy to. Mamy to. I ten quest z małpami to był tutaj na starcie. Też będzie można go oddać. Dobra, kryształ żółty przechwycę gdzie indziej. Idziemy do centrum. Walczyć z tymi żywiołakami ognia tam niby mają być. I po drodze oczywiście uważamy na elity i wypatrujemy tych pterodraksów i w ogóle. To nie są pterodraksy. Jakieś drzewa. Dobra, tutaj pójdę. Z dala od drzewa, bo za drzewem może się chować elita. Idziemy na otwarte przestrzenie. Mhm. Dobra, gdzieś tu sobie otoczę. Nie ściągamy niepotrzebnych istot. Bo po co? No tu są jakieś woreczki. Dinozaur Bone. O, z tych można coś pozyskiwać. Dwa questy tutaj mamy. Roll the Bones i to Flyer. To do tej machiny chyba, co on tam konstruuje, nie? Dobra. I'm out of range. To klepiemy go. Młody Dimetradon jakiś to jest. Walczymy z nim i rozglądamy się za elitą. Tutaj musimy mieć po prostu szczęście do lutów. I mamy szczęście do dwóch lutów. Okej. Kwiatki sobie tutaj chodzą. A my zbliżamy się. O, tutaj jest kolejny. No widzę, że ogień to jakoś bardzo mocno im krzywdy nie robi.
No, tym razem pech. Nie wypadło nic do questa. Trudno. Kwiatek przyszedł się przywitać. Hello. Dobra. Już jakieś takie wulkaniczne tutaj są elementy. Widać. Dobra, i tu trzeba uważać, bo naokoło chodzi na pewno... Znaczy, może chodzić elitarny taki też potwór. 560 doświadczenia za dotarcie... O, widać już, widać żywiołaka. Za dotarcie do tego miejsca. Dobra, jest znak zapytania. Ciekawe w ogóle ta czerwona trasa, czy to nie jest trasa tego żywiołaka specjalnego. Tego barona. Dobra, tego ogniem raczej się nie atakuje, nie? Więc nie będę go podpalał. Ale shielda mogę chyba załączać, w razie czego. Tam jest jakiś żywiołak. I mamy pozyskiwać tutaj jakieś te asze z nich. Te popioły, czy co to ma być. I rozglądamy się za elitą też. No jest, 1 na 9. Tego dinozaura też bym załatwił, bo on może mieć te dwa przedmioty questowe. Skoro go widzę, to sobie do niego podejdę od razu. No tu więcej ich chodzi. Tu mógłbym trochę zostać też, no ale dobra. Powiedzmy, że priorytetem jest ten wulkan jednak. A ten tu się napatoczył tak tylko przy okazji. Rockbiter. Shield, co to jest? Jakaś choroba? Nie, to nie wiem. Tutaj coś zadziała? Nie, tutaj nie. To musi po prostu przeminąć. Okej. Jest. 2 na 8. To są te scale. Załatwimy sobie tego. Muszę jakoś tutaj dojść, chyba do tej jaskini. Zobaczymy, jak to będzie. Yo, też się mogę z nim przywitać. Hello. Żadnej strasznej elity tu nie widać. Zobaczymy, czy prochy, znaczy czy polecą te pyły. Może jakaś duża szansa na nie jest. Poleciało, 2 na 9, dobrze. Bandażyka jeszcze nie mogę użyć. Nie, to nie wygląda na właściwą drogę, tam się gdzieś skręca. Pójdę tędy. Pójdę tędy. Jakieś wyziewy. Tu chodzą te łzy. Chodzą sobie łzy. No tutaj jakby można było jakoś wejść gdzieś. Sprawdźmy to. Podejdę tu. Podejdę, ale czy to mi coś daje tędy? Nie. Ciężka sprawa. Trzeba znaleźć drogę. No tak jakby tu gdzieś. Dobra, zobaczę tu. No tu już się stromo robi, nie widać żadnej drogi. Nie, to musi być jakoś od tej strony. Dobra, wilczek. Szukamy wejścia do tego znaku zapytania. Może jednak jakoś tu. No to raczej w WoWie nie ma takiego trudnego podchodzenia, żeby gdzieś trzeba było znaleźć jakąś tego typu ścieżkę. Nie, to może jednak tam, gdzie zrezygnowałem z tego wejścia. O, a może tu? Ej, to tu. Nie, to nie tu. Tu? Nie, nie, to nie tu. Mam dylemat, może tu? Dobra, mamy to. To będzie to. To będzie to. Są żywiołaki. Klepiemy. Żarełko zaraz będzie trzeba odpalić.
I zobaczymy dalej. Ungoro krater. Ło, jakiś topór poleciał. W ogóle co to jest? O, przedmiot, który rozpoczyna jakiś quest też, ale dobra, to... To na razie zostawmy w spokoju. Gdzie jest ten topór, który poleciał? Tu. Jednoręczny jakiś taki. Spirit, siła. Coś takiego. Coś sobie zjem. I gdzieś tu się idzie, no. Do tego znaku zapytania. Do tego gościa, który tam zaginął, tak? Lost. Zobaczymy, co u niego słychać. Odpalę sobie to. O, jest tam! Dobra, przy okazji załatwię żywiołaka. Mam nadzieję, że wszystko z nim dobrze. Śmiało, klepiemy ostro. No lecą te proszki. Za każdym razem praktycznie. Okej. Ringo. Dobra. Continue. Co? Uf, tak się cieszę, że ktoś mnie znalazł. O, dobra. Jest tak gorąco. Badałem ten teren, gdy nagle z zaskoczenia upał stał się nie do zniesienia. Chyba dostaję udaru słonecznego. Proszę, pomóż mi wrócić do mojego przyjaciela Sprage'la w Marshall's Refuge. Sądzę, że mam dość sił, by iść za tobą. Czuję się nieswojo, więc gdyby przydarzyło mi się kolejne omdlenie, po prostu oblej mnie wodą z manierki. Powinno pomóc, mam nadzieję. Woda z manierki. To jest woda z manierki? O, to jest na czas! Ej, halo! Dobra, idziemy. Chodź. To jest na czas! Mam nadzieję, że on jest szybki. Chodź tu. Gdzie tu się schodziło? Tędy. Jesteś szybki, gościu? Dobra, mam nadzieję, że jesteś szybkim gościem. Jak tu się idzie? Tędy. I że nie wpadniesz na jakąś elitę po drodze. Co mu jest? Już? Traci przytomność? O, Jesus. Chodź. O, to może nie być takie proste. Chodź szybko. Tu jest gorąco przy tym wulkanie. To nic dziwnego, że tracisz przytomność, jak masz jakiś taki udar cieplny. Dobra, olewamy wszystko, musimy go doprowadzić. Tutaj słabo go widać. Papuga będzie go mieć na oku. Pójdę tędy. Albo nie. Jest on tu? Nie traci przytomności? Tutaj w wodzie się może schłodzić. Chodź. Tylko się nie utop. Jakby przytomność stracił w wodzie, to by było interesujące, by się utopił. Tu jest nasz znajomy żywiołak. Dobra, pójdziemy tu. Chodź. No taka... Jest! To jest jeden z tych dużych, elitarnych. Idziemy za nim. Mam nadzieję, że on się gwałtownie nie odwraca. Chciałem go namierzyć. Czachą. Nie wiem, czy mi się to udało. Czyli tu chodzi też. Udało się go namierzyć czachą. Nie wiem, jaki ma zasięg widzenia. Musimy uważać tutaj bardzo. Otoczę sobie to. Tu jest nasz znajomy żywiołak. Ten goblin ma chyba niższy level, żeby go tutaj nie stargetował jakiś mob z daleka. Bo jeżeli chodzi o mnie, to różnica poziomów to już jest spora i mnie tak nie widzą te moby, ale tutaj się gdzieś idzie.
Może więcej chodzić tych elitarnych. To też, to, że tamtego zostawiliśmy w tyle, to nic nie znaczy. Oho. A jakby stracił przytomność przy elicie? To by było słabe. Gdzie ja jestem? Chodź, tu idziemy. Musimy dotrzeć do obozowiska, gościu. Moja papuga cię zaprowadzi. Tak jak jest miński Bu, to jest Procur i jego papuga. Kokapetl. Z tajemniczych złotych miast. Dobrze idzie. Nie traci przytomności. Tu jest kwiatek. Tu są jakieś śluzy. No ale jednego elitarnego sobie oznaczyłem. Chociaż już niedługo odcinek kończymy, to mi to wiele nie da, ale... A, tu widzę ciężko. Dobra, jakoś tędy się przeciśniemy. Żeby go nie szczepili, tego goblina. To goblin jest, nie? Goblin. Oj. O, jest kryształek po drodze. Tam trzeba będzie na te kwiatki jeszcze uważać z nim. Czekaj, gościu, musimy tutaj kryształek wziąć. A nie, czerwone już mam przecież. A, dobra. Nieważne. Powezmę tutaj ten żółty. A nie, to jest ten quest przecież, a nie żółty. No tak. Jestem goblin? Czy stracił przytomność? Ej, gdzie on jest? Ej, gdzie on jest? No, Jesus, zgubiłem go. Ej, gdzie jest ten goblin? I'm out of range. Gdzieś pewnie stracił... What the fuck? It's too far away. On tu leży gdzieś? Czy pobiegł już tam? Nie. Ej, no zgubiłem goblina. No bez jaj. Może już tam poszedł, ale... Dobra, sprawdzę. Ale nie byłem chyba dostatecznie blisko, żeby poszedł. On jest taki mały, że gdzieś mi tam zginął w trawie może. Dobra, spróbuję dojść do tego punktu. Tu są te kwiatki. No nie, no jakiś kwiatek. Nie, nie, nie ma go tu. Zgubiłem goblina, no. No nie, no nie mówcie, no. Ale co, on tam gdzieś stracił przytomność w tej trawie, czy o co chodzi? Wracamy się. Nie no, już ta lubka zniknęła. Muszę jeszcze raz chyba tego questa wziąć, tak? Nie, co ja mam teraz zrobić? Moment. Ach. Momencik, które to jest? Failed, widzę, to jest to. Abandon. Tylko teraz momencik, to jest... Zaraz, bo ja teraz nie wiem, tu jest wykrzyknik. To jest to, teraz mam tam do niego po prostu dojść, tak? Zaraz. Został te małpy... No chyba tak, on tam leży po prostu, dobra. Jeszcze raz. Tylko tak, tu jest jeszcze yellow kryształ, to sobie wezmę od razu. Musimy to w tym odcinku zrobić. Doprowadzić go.
Może przy okazji tam dozbieram sobie z tych żywiołaków te pyły. Dobra, mamy 2 na 7. Dobra, to może ja tam podejdę już, zrobię cięcie. Żółty kryształ po drodze zbieramy. Tak jest, 5 na 7, szybko idą. I kolejny żółty kryształ. Yellow. Uwaga, uwaga, 7 na 7, mamy. Mamy żółte, mamy czerwone, brakuje zielonych i niebieskich. Niebieskich jeszcze w ogóle nie widziałem. Może te niebieskie są w innej części w ogóle tego Ungoro, co? Dobra, musimy zajść od tamtej strony. Po drodze sobie załatwię żywiołaka, trzeba te pyły zbierać. Te asze. Tutaj, tutaj i klepiemy go. Questa z małpami można oddać, ale to już oddamy w następnym odcinku. Nie pali się, powiedział Procek, walcząc z płonącym żywiołakiem ognia. Ale chciałbym dzisiaj doprowadzić tego gościa. No i fajnie by było jeszcze te pyły przy okazji to zbierać. Zwłaszcza, że chyba z każdego żywiołaka lecą. No właśnie. Chyba z każdego. Jeszcze 4 sztuki. O, tutaj mamy jakiegoś... Tylko teraz jak ja tu wchodziłem, bo już zapomniałem. Tędy chyba, nie? No, ale trochę obrażeń od tego ognia zadaje. Gdy użyję miksturkę. Living Blaze jakiś. No trafiaj w niego. Dobra, 6 na 9 widzę, ostro tutaj. Jakbym ja taki przerywał sam, nie wiem co tu się działo. Dobra. Tu sobie podejdę. Tak, tu jest kolejny. Dobra, są 2. O, ten jakiś słabszy jest. Tamten taki wyjątkowy był. On się w ogóle inaczej nazywa. No będzie mi jednego brakować. A nie będę chciał walczyć, jak będzie ten goblin za mną szedł, żeby znowu coś się nie odwaliło dziwnego. O, Living Blaze. Znowu ten taki chyba silniejszy. Dobra, tutaj uważajmy. Dobra, wpadł krytyk. Może walnę z tego go, żeby szybciej poszło. Po to mamy tę zdolność, żeby w takich sytuacjach z tego korzystać. Tak, 8 na 9. No, jeszcze mogłem tam na dole wcześniej jakiegoś zabić. Ale póki są wybici i się nie pojawiają, to bierzemy tego gościa i idziemy. Podejście drugie. Żebym go nie stracił z oczu, żeby w trawie mi znowu gdzieś nie zniknął. Idziesz? Chodź. Idziemy, idziemy. Odpalamy to. Wilczka. To proszę nie mdleć za często. Jak tu mieć go na oku cały czas? Żeby jednocześnie się rozglądać za jakimiś elitami, które się tutaj kręcą. Co mu jest? Już tam mdleje? O, Jesus. Musiał gdzieś tam zemdleć mi w trawie, ja go po prostu nie zauważyłem. Później się od niego oddaliłem pewnie za bardzo i mi przerwało questa. No, tak obstawiam. To jest czasówka, no ale czasu mamy dużo. Dobra, olewamy wszelkie kryształy, wszelkie żywiołaki, potwory. Żadnych innych questów nie robimy. Nawet jakbym miał wdepnąć w jakiś kryształ po drodze. Musimy go doprowadzić. Dobrze, że on nie atakuje istot wrogich po drodze, bo niektóre eskorty to tak mają, nie? Zauważą wroga, to od razu lecą go zabić. Specjalnie takiego tego questa zrobili, jakiegoś zielonego małego goblina w tej trawie. Stracicie go z oczu, gdzieś zemdleje i weź go szukaj, nie? Dobra, musimy iść w tym kierunku.
A może ja go powinienem... O, ja go tak będę miał. Może go oznaczę po prostu. Ej, no przecież. Przecież ja mogę oznaczać również sojuszników, a nie tylko wrogów. Taka zaleta WoWowych znaczników, tak? Gdzie to się idzie? Tam. No, teraz go widzę. No tu gdzieś chodził ten elitarny, ale pewnie gdzieś sobie poszedł. Może przyjdzie inny jakiś na jego miejsce. Idziesz? Tu są te bajorka. Tu chodzi Tarlord. Dobra, przejdziemy tędy. No tu też jest jakiś... No, mdleje. Co? Wszystko dobrze? No, tak, wszystko dobrze. Wstawaj, nie ma czasu. A, dobra, podejdę ten... nie wiem... O, tutaj można przejść pod korzeniem. Oznaczę cię tak też. Możemy przechodzić pod korzeniem. Tędy. Idzie. Co za odcinek w ogóle. Dobrze, że te małpy porobiłem już. Co mu jest? Mdleje? Zemdlał. Mam nadzieję, że roślinki nie zaatakuje. O, tutaj jest cooldown na to. Jak on mdleje za często, to od razu go nie można tutaj podnieść nawet. Jest kryształ. Olać kryształ. Ale to niebieski, ej. No to niebieski. Może wezmę. Bo niebieskich nie mamy. Bierzemy kryształ. Może trzy od razu wpadną. Trzymajcie kciuki u stóp zębami i... No trzy wpadły. Widzicie? Trzeba poprosić. Dzięki Blizzard. Thanks. Powiedział Tauren. Tylko nie mdleć, proszę mi tutaj już. Jesteśmy blisko. Gdzie to jest? Tam gdzieś. Tu jeszcze po drodze widzę przeszkody. Takie dosyć drastyczne. No nie, on tu zemdleje zaraz. Nope. No dobrze, dobrze. Nic mu nie jest. Tędy. Chodź, 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 chodź. Teraz uwaga na te kwiatki. Bo nie wiem, czy one go nie mogą zaatakować czasami. Który on ma level w ogóle? 54, dobra. Alin go. O, Jesus, te kwiatki tu chodzą. Dobra, chodź tu. Kto wymyślił kwiatki w tej grze? No coś zwolnił. Dobra, zemdlał jeszcze. Przy samej mecie zemdlał. Gdzie ja jestem? Tu, chodź. Już jesteśmy blisko. To tu miałem go dostarczyć, nie? Tak? No niby tu. Time is money, friend. Nie, tu. Tu do tej postaci. Jest complete. Well, spit it out. Ringo, wszystko w porządku? Co ty masz nad głową, nie? Tak powiedzmy. Zemdlał.
Okej, okay, co? Tu mogę coś zagadać? Welcome, friend. Tu! Ringo nie jest w najlepszym stanie, procur, ale cieszę się, że jest w jednym kawałku. Dziękuję ci za jego odnalezienie. O! Na głowę, mail z Agility, fajny! Claude, no play, to wybierzemy to? 5650 expo, w ogóle. Ej, no to może powinienem zmienić nakrycie głowy w tym momencie. To już będę miał maile wszędzie. Mamy w tej chwili, no słaby pancerz mamy, dostalibyśmy ponad setkę grubo. Siła by spadła, dostałbym agility. Szkoda trochę tej siły, no ale... Ale chyba wezmę, stamina też nie będzie, staminy. No ale dużo od tego agility, 16, no siła lepsza dla mnie, ale... Chyba zmienię, zmieniam to. Będę miał wszędzie maile. Koniec z letterami. Ale jednak tę siłę trzeba będzie podnieść, jak będzie okazja. W jakiś tam sposób. Dobra. Mamy nakrycie głowy. Jak to w ogóle wygląda na Taurenie? Zaraz zobaczymy. No, jakiejś wielkiej różnicy to nie ma. To fajnie wyglądało. Takie pióra jakby z boku. To tak średnio. No, ale coś tam ma. No dobra. Czyli mamy lepszy pancerz, agility, czyli uniki wzrosły, to też wpływa na pancerz, wzrosła szansa na krytyka. A jak wchodzi krytyk, to mamy przyspieszenie ataków, no ale mimo wszystko no, ta siła większa by się przydała. Staminy miałem dużo, więc tam trochę i spadło, nic się nie stało. Dobra, słuchajcie, zakończymy w tym miejscu odcinek, jest wyjątkowo długi, nie znalazłem żadnego żarełka dla niego. To jakoś pewnie trzeba szukać w wyjątkowy sposób. Będę musiał się zorientować. Znaleźliśmy też troszeczkę kryształów tego questa z małpami trzeba będzie oddać, ale to też w następnym odcinku. No, trochę tu jeszcze tego jest. No i brakuje jednego żywiołaka ognia, żeby te asze zdobyć, tak? No ale jest fajnie. 59. poziom. Trzymajcie się. Na razie.